No chyba się nawet szaman pojawił. A może i nie, kurde. No miejmy nadzieję, że wystarcza tego internetu dzisiaj. Witam w białym rezonansowym łączniku, troszeczkę opóźniony szaman, ale no właśnie, jakoś dużo pracy w tym białym rezonansowym łączniku było na przestrzeni. No i tak się nie udało wcześniej. Ale widzę, cierpliwość wykazujecie dzisiaj. Powiem, że dzisiaj ten kin siódmy, czyli połówka fali słońca dokładnie, dość tak odzwierciedla to wszystko, co jak gdyby jest zapisane na przestrzeni. No nie wiem, jak mnie słychać, bo widzę, że znowu się fiksacje internetowe zaczęły. Ale jak całkiem będzie martwy, to dajcie znać, bo na razie to chyba tylko mnie rwie lekko. No nic, zobaczymy. Za mała jakość. No nic, zobaczymy. W polu dzisiejszych sił puszczam wolno. Nie wiadomo, co kto ma do puszczenia. Najlepiej jakby już wszystko, co ma do puszczenia, było dawno spuszczone i puszczone. Dziś dobrze uwolnić się od popędów, czyli tego, co jest takie mało, można by powiedzieć, ludzkie, a co w ludziach jest mocno zakorzenione i stymulowane przez matrixową szczególnie przestrzeń. Dziś warto uwolnić się od ciężaru przeszłości, ale to nie tylko dziś. Myślę, że ten ciężar, jeśli on jest ciężarem, to po prostu trzeba w końcu zostawić. Najlepiej się nauczyć na tej przeszłości, żeby teraźniejszość była jedynym czasem, w którym żyjemy, kiedy tej przeszłości w pewien sposób nie ma, kiedy jesteśmy na tyle uważni, na tyle otwarci, na tyle odważni, że nie tworzymy tej tych nieciągłości związanych z tym, co się nam przydarza, czy co się nam przydarzyło, no to wtedy żyjemy właśnie w tej magicznej teraźniejszości. Nie potrzebujemy swojej uwagi skupiać na tym, co było, bo wszystko to w porę zinterpretowaliśmy i skorzystaliśmy z wszystkich tych informacji. Nie wiem, słuchajcie, czy jestem, no ale może się to uda wrzucić na YouTube'a, bo cały czas widzę tutaj, nie do końca jest to chyba urwane, ale pewno mocno szamana dzisiaj rwie. Dziś dostaję potężne wsparcie z góry, szaman nie lubi dzielić. Chociaż no my sami tak to podzieliliśmy, no ale ta góra też jest w pewien sposób naszą częścią i najlepiej się nie oddzielać, tylko jak to szaman ciągle powtarza, wykorzystać ten czas do tego, żeby tak jak to wieczne teraz, które może się pojawić wtedy, kiedy jesteśmy odważni, otwarci i uczymy się na bieżąco, tak góra i dół w pewien sposób zjednoczą się ze sobą wtedy, kiedy nie będziemy się dzielić, kiedy przestaniemy się dzielić, kiedy w pewien sposób akceptacja, czy może nie w pewien sposób, ale kiedy tolerancja i akceptacja na takim, no można powiedzieć, już poziomie, właśnie,
Tutaj też już nie będzie niskości ani wysokości, ale takim poziomie uniwersalnym stanie się naszą, można powiedzieć, przestrzenią relacji, przestrzenią życia, którą będziemy przejawiać, no to wtedy właśnie będzie się nam żyło po prostu bez względu na to, czego będziemy doświadczać w sposób, no można powiedzieć, cudowny. Bo cuda się zdarzają tym, którzy pozwalają na ich przejawienie i niekoniecznie muszą być magiczne, bo każdy cud, jak to szaman powtarza, ma swoją mechanikę i każdy można wytłumaczyć, natomiast chodzi o odczucia, które właśnie wtedy są pozytywne, bo inne po prostu nie mogą być. No i cóż, moi mili, czyli jakoś nikt nie mówi, że strasznie rwie, czyli jeszcze szamana słychać, także chyba najważniejsze powiedziałem, co przerwało, czy wypadło, no to może się uda wrzucić na YouTube'a, choć dzisiaj niedzielny internet taki jest sobie, powiem, cały dzień, no ale jakoś jedziemy. Może celowo dzisiaj też ta audycja się troszeczkę później zamanifestowała z racji właśnie pracy na przestrzeni, bo można ją dzięki temu jeszcze jakoś tam nadać, bo przypuszczam, że pół godziny temu byłoby kiepsko przy tym łączu, które właśnie było. Choć teraz też nie jest jakieś tam wielkie, niestety. No i cóż, moi mili, wchodzimy, czy kończymy tydzień tym rezonansowym łącznikiem. Jutro niebieski king, chyba małpa, czy może jeszcze. To nie ma, jest istotne, ale niebieski, czyli w tą drugą część fali słońca wchodzimy z takimi energiami mocnymi uzdrowienia, no bo takie niesie każdy niebieski kin. No i to już prawie nas będzie prowadzić do 21. Co prawda 21 mamy nową falę czerwoną, następną piątą falę Colkin. No i to jest też takie no mocno, mocno jak gdyby symboliczne, że ten, no teraz chyba szamana już na dobre zerwało, no ale cóż, może się jeszcze pojawi. Ja pierdzielę. No niestety jest masakra. Cóż mam zrobić? Wydawało się, że już będzie ok. No więc cóż, moi mili, będę powoli kończył, bo to jak już zaczęło wywalać całkiem, to może galaktyczna ręka. No i chyba nie galaktyczna ręka. Następną falę. A, jutro jest galaktyczna ręka. Jestem znowu. Okej, w każdym bądź razie, słuchajcie, to tak bardzo spektakularnie w pewien sposób daje nam do zrozumienia, że w pierwszym rok po wielkim finale, można powiedzieć, czyli tym sławetnym 21 grudnia, następny rok zaczynamy no, na nowo od czerwonego kinu. Więc będzie to taka, myślę, że mocna jazda. Przez te kilka dni będę tutaj jeszcze wam, myślę, sporo informacji na temat właśnie matryc i skorzystania z tego, żeby wszystkie te
śmieciowe treści, które no, przypuszczam, w większości jeszcze z Was są. Pozbyć się ich, można powiedzieć, w tym czasie, bo to będzie, myślę, że miało duże poparcie na przestrzeni. W każdym razie szaman sporo uczyni w tej kwestii, żeby mogło się to zadziać. To jest, słuchajcie, ciekawe z tym internetem, bo w zasadzie nie powinienem być, a jestem. No, ale takie to jest. W zasadzie już tym panelom kontrolnym nie bardzo mogę ufać, bo tu jednym urywam, inni nie słyszą. Jest jak jest, może się uda mu, tak jak powiedziałem, na YouTubie to zaraz zamieścić. Ostatnio się odgrywały te audycje w miarę szybko. Szaman trochę poczyścił komputer, bo się okazało, że jakieś tam pliki były dziwne, więc trzeba je było powyrzucać. No i być może też dlatego trochę to lepiej chodzi. No a internet chodzi jak chce. Liczę na to, że po 21 grudnia przejawi się na przestrzeni, kiedy wyrzucimy te śmieci i być może Wam się to też uda. To tym wszystkim, którzy czują, że gdzieś to jeszcze może tam tkwić. Bo powiem Wam tak, odnośnie tych matryc jeszcze, że jest grupa bardzo, bardzo nielicznych istot póki co, które mogą się na tą opcję taką dogodniejszą, można powiedzieć, czy z najlepszą, otwartymi możliwościami, czyli taką pierwotną ziemską matrycę przełączyć. Tylko że właśnie wypadałoby, żeby zanim się to stanie, a można powiedzieć, że stać się to może wtedy, kiedy pewne treści w sobie przepracują, bo inaczej nie ma to większego sensu, bo i tak nie będą w pewien sposób mogły z nich korzystać. A żeby ona mogła się przenieść, można powiedzieć, jest to najcenniejsza rzecz, jaką możemy dalej w ewolucji w pewien sposób zostawić następnym pokoleniom. Trochę, być może, no, samym sobie w pewien sposób. Bo to niezwykle, niezwykle. O, dupa znowu. Chyba mnie zerwało. Bo to niezwykłe i niezwykle rzadkie w kosmosie przejawienie, czy możliwość, może bardziej możliwość. Słuchajcie, ponieważ już zaczęło na zajebiście rwać, więc kończę. No i jutro być może będzie lepsza przestrzeń do tego, żeby więcej powiedzieć, głębiej w to wejść i pociągnąć te informacje dalej. Bo chociaż tu mówicie, że jeszcze mnie słychać, nie wiem jak się tu dzieje, bo pana mi pokazywał, że już całkiem zerwało. Pewno ta audycja na live streamie będzie w 20 kawałkach, no ale nie ma znaczenia. Krótka jest, więc nie będę was już absorbował, można powiedzieć, przed tym poniedziałkiem. Słuchajcie, traktujcie ten cały tydzień jako taką, można powiedzieć, kilkudniową wigilię przed no, dość ważną, może nie rocznicą, ale dość ważną datą, od której no, tak symbolicznie no, może być taka odczuwalna dla Was zmiana na przestrzeni, w odczuwaniu może przestrzeni, może tak bym powiedział, bo pora najwyższa, żeby zacząć już w taki sposób. Może i nie jest to słowo takie wyolbrzymione, w taki sposób, no, można powiedzieć, bardziej pełny, spektakularny, takiego chciałem użyć, korzystać. Mi dzwoni, nie wiem dlaczego.
Musiałem go wyłączyć. No i tego Wam życzę. I na to warto się przygotować, bo ktoś musi korzystać z tego wszystkiego, co jest tutaj, można powiedzieć, z tych wszystkich możliwości, które możemy przejawić, bo jeżeli nie zaczniemy używać tych wszystkich możliwości, tego wszystkiego, co w pewien sposób jest potencjałem na przestrzeni, no to siłą rzeczy to trochę się powyłącza. No i warto zdawać sobie też z tego sprawę. Nadchodzi czas przejawienia i aktywacji używania pewnych możliwości. Ale jest to tylko dla tych, którzy są na tyle odważni, że są w stanie się naprawdę mocnych ograniczeń pozbyć i te wszystkie balasty autentycznych wystawić. No cóż, moi mili, już nie będę się powtarzał. Myślę, że teraz już mnie nie urwało, więc jeszcze raz na przyszły tydzień życzę sporo Wam siły i spokoju. Być może się też przyda. No i do usłyszenia jutro. Trzymajcie się.